Witajcie, moi drodzy, w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Ostatnio prosiliście mnie o film, który przedstawia nasz pensjonat Iskra. I dzisiaj chciałabym Wam pokazać cały nasz obiekt. Jak wygląda stołówka, gdzie są pokoje górne, dolne oraz plac zabaw czy inne nasze piękne miejsca, które posiadamy. Więc zapraszam Was do oglądania. Gdy już dojedziecie na miejsce, zostaniecie takie oto widoki. Po prawej stronie staw, a po lewej właśnie nasza stadnina. Na wprost jest główna stajnia, tutaj po prawej stronie zawsze przyjmujemy obozowiczów, którzy będą z nami przez tydzień lub dwa tygodnie. Idziemy na wprost i możecie dojrzeć główne wejście do stajni. I w tej stajni tak naprawdę tętni życie przez cały tydzień. Tutaj młodzieży, dzieci i dorośli przygotowują konie do treningów, czyszczą je, siodłają. Po prawej stronie od głównego wejścia do stajni znajduje się biuro, w którym siedzi przesympatyczna nasza pani Agnieszka, która zajmuje się właśnie rezerwacją na obozy i pobyty. Gdy wyjdziemy z biura, wchodzimy do głównej stajni. I jak widzicie, w naszej stajni zawsze tętni życie, są instruktorzy, są jeźdźcy, przygotowany sprzęt dla koni, które będą pracować, które lub będą sprowadzone z pastwiska na treningi. Nasza stajnia główna liczy 24 boksy, ale poza tym jeszcze mamy parę innych stajni, gdzie mieścimy nasze ponad 60 koni mamy w naszej stadninie. Gdy wyjdziemy ze stajni, po prawej stronie mamy halę. Jak widzicie, prowadzi do niej taki tunel, po którym przemieszczamy się z końmi, by dojść na ujeżdżalnię pod dachem. Gdy dojdziemy na górę, sami zauważycie, że hala jest dosyć duża, przestronna, w której możemy naprawdę potrenować, czy ujeżdżeniowo, czy skokowo. Ale pamiętajcie, nigdy nie wchodzimy od razu, tylko krzyczymy uwaga i dopiero możemy wejść, jeśli instruktor powie, że możemy. A tak samo za główną stajnią mieści się główny punkt kąpania koni, mycia wiader i czyszczenia pod bieżącą wodą różnych przedmiotów. Jest to główna myjka, w której codziennie po każdym treningu są konie myte i mają chłodzone nóżki, a tutaj jak widzicie jest pierwsza mała stajnia, zaraz obok pierwszej jest druga i trzecia. To są czteroboksowe stajenki. Zaczynając znów od wejścia do głównej stajni, pójdziemy sobie tym razem w prawą stronę. Tu już wcześniej mówiłam Wam, że tu jest biuro. Po tej ścieżce przejdziemy sobie za właśnie stajnią i tutaj wzdłuż obiektów są pokoje, ale o nich powiem później. Tu przejdziemy się po schodkach do góry. Wchodzimy na górę, jak już widzicie, widać tam trampolinę, ale do nich też wrócimy. Najpierw będziemy sobie podążać tą ścieżką do góry. Tu jak widzicie są ładne roślinki pani Kasi, różne rabatki zrobione. Od góry widzimy naszą stajnię oraz pokoje nad stajnią, ale tą ścieżką dojdziemy, słuchajcie, do górnych stajni. Jak widzicie, tu jest po lewej stronie wiatka, pod którą też są zajęcia dla obozowiczów. Tu po tych schodkach po lewej stronie wchodzimy na świetlicę, ale tą drogą dochodzimy na tak zwane górne stajnie. Na górnych stajniach też paręnaście koników stoi. To są stajnie czteroboksowe, podzielone na takie sekwencje. Jak widzicie, to są takie wiatki dla siano, na słomę przygotowane. Tu jest wejście. Tu po lewej stronie idziemy wzdłuż hali, w której już byliśmy wcześniej. O, tutaj też kolejna stajnia czteroboksowa. I drogą idziemy do góry. I tą drogą, słuchajcie, przemieszczamy się zawsze, jak chcemy dojść na place do instruktorów. To jest droga, po której idziemy do placy bez koni. I zobaczcie, tutaj dochodzimy na górne place. Na wprost mamy
plac numer 1 i za tym placem numer 1 jest plac numer 2. Daleko w oddali jeszcze jest plac numer 3, 4 i 5, ale to jest główny parkur i tam z boku jest czworobok. No i z tych górnych placów, które przed chwilą widzieliście, schodzimy zawsze inną drogą, drogą wzdłuż padoków i musimy przekroczyć drogę. Wchodzimy pod stajnię, zawsze z lekcji. Często stępujemy koniki w ręku, jak nie zawsze, niemalże po treningu i schodzimy z konikami pod stajnię. Miejsce magiczne to miejsce nad stawem. Są bujawki, wiaty. Jest to miejsce, które zdecydowanie ma wielu zwolenników. W tym miejscu można spokojnie w ciszy odpocząć, nawet bujając się właśnie na ławeczkach, czy po prostu posiedzieć na trawie wśród przyrody, drzew, stawu i widoku pięknego, bo na pastwiska koni, więc z daleka widzimy koniki pasące się i wszechobecną, cudowną przyrodę. A tutaj jest nasza piękna, duża wiata, w której odbywają się różne zajęcia, ale i też grille. Jak widzicie, tutaj mamy palenisko, miejsce na ognisko oraz na właśnie grilla, w którym możemy naprawdę fajnie spędzić czas. Leżaki, możemy tutaj oczywiście łowić rybki, ale to już raczej dla starszej części chętnych osób, które spędzają z nami czas, będąc po prostu na pobycie. Tutaj, jak widzicie, jest pomost, na którym można pomoczyć nóżki, posiedzieć, zrelaksować się. Uwielbiam to miejsce osobiście. I my, ja i wszyscy instruktorzy z chęcią tutaj spędzają czas. Wracając z nadstawu, chciałabym Was zaprowadzić na nasz plac zabaw. Idąc znów w prawo od głównego wejścia do stajni, znów mijamy dolne pokoje i po schodkach pójdziemy na górę. Jak dojdziemy na tą górę, to pokażę Wam bardzo fajne rzeczy. Już widzicie tutaj oczywiście trampoliny, które robią naprawdę robotę. Ludzie bardzo lubią z nich korzystać. Ale i też mamy tutaj, jak widzicie, fajny kompleks dla młodszej stawki dzieci, czyli różne zjeżdżalnie, fajne zręcznościowe płotki. Tutaj mamy bujawkę siedzącą, piaskownicę, oczywiście hamaki, które po prostu są cudowne. I tutaj taką piękną wiatkę, którą nazywamy perełką, w której można w cieniu spokojnie sobie posiedzieć. Jak widzicie, jest dużo miejsca fajnego na świeżym powietrzu, przy ładnej trawce, na ładnej trawce. I znów schodząc na dół, słuchajcie, schodząc na dół znów spotykamy się na dole. To są dolne pokoje, tak zwane. Mamy tutaj dwa apartamenty, to są pokoje o wyższym standardzie. A reszta pokoju oczywiście zawiera, każdy pokój osobno zabiera łazienkę z prysznicem i z toaletą. I na tych dolnych pokojach, zobaczcie, są tutaj takie fajne ławeczki pośród pięknej zieleni, kwiatków i różnej roślinności, która jest dbana i pielęgnowana przez panią Kasię. Jest tutaj troszkę tych pokoi. Na obozach oczywiście też te pokoje są udostępniane i młodzieży, starsza młodzieży w nich mieszka. Tutaj jest wejście do hali i mamy tył stajni. A jak pójdziemy w lewą stronę od wejścia do głównej stajni, dojdziemy do tak zwanej jadłostajni. Schodami do góry przemieszczamy się do jadłostajni. Jak widzicie, są ławeczki, dużo zieleni. Tutaj akurat będzie trwał wykład prowadzony przez jednego z instruktorów, naszym obozowiczom, ale jak dojdziemy, słuchajcie, w te drugie drzwi, tam są toalety, ale i przejście. Tu są, jak widzicie, toalety męska i damska.
Przechodzimy dalej, tu są kuchnie, tu jest pomieszczenie takie gospodarcze dla instruktorów i tutaj zaczynają się pokoje 14, 15, 16 i chyba 13. O, tu są cztery pokoiki i znów wyjście. I słuchajcie, jak wejdziemy znów na stołówkę, na której odbywa się wykład, ale pójdziemy w prawo, to mamy pokoje od 1 do 10. Są to pokoje właśnie, które zamieszkują obozowicze lub osoby, które przyjeżdżają do nas na pobyty. Pokoje są piękne, w stylu takim wiejskim, urządzone. Kochani, to na tyle. Mam nadzieję, że podróż po naszej stadninie podobała Wam się i zobaczyliście miejsca, które chcieliście zobaczyć. I wiecie teraz, jak się poruszać po naszej stadninie. Gdzie jest hala, gdzie są place, gdzie są pokoje, czy nasz piękny staw, przy którym można naprawdę wypocząć. Dziękuję Wam, że jesteście, dziękuję, że oglądacie nasze filmy, a tymczasem, jak już znacie każdy kąt naszej stadniny, zapraszam, byście zobaczyli to na żywo. Dziękuję Wam i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.